Witam wszystkich miłośników, adeptów fotografii. Ja nazywam się Stefan Warkomski i będę prowadził to spotkanie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o wykonywaniu zdjęć w stylu low-key, w niskim kluczu tonalności. Jest to rodzaj fotografii, który najbardziej lubię, który mnie urzeka. Podobne zdjęcia do tego, które tutaj jest. Zdjęcia osób, w większości są to zdjęcia osób na ciemnym tle z wyselekcjonowanym tłem, przedmiotami, które umożliwiają w jakiś sposób zgranie całej kompozycji. Zacznijmy może od tego, że rozważając nad zdjęciami low-key, nie sposób jest pominąć tematu, co to w ogóle jest, do czego to można porównać, jak to opisać, jak to nazwać. Odpowiedź nie jest prosta ani jednoznaczna, dlatego że dla każdego zdjęcia low-key będą czymś innym. Dla jednych będzie to zdjęcie portretowe osoby na ciemnym tle, dla innych może być to zdjęcie zachodzącego słońca na tle czcieni jeziora. Jedna i druga osoba będzie miała po części rację. Jednak według mnie to, co wyróżnia fotografię low-key, jest to stylizacja, w jakiej tworzymy dane zdjęcie do przekazania widzowi. Stylizacja takiego zdjęcia musi przekazywać jakąś treść. Bo również są te emocje, bez których zdjęcie takie byłoby tylko dwuwymiarową płaszczyzną. Fotografia osób, na których nie widać emocji, jest taką fotografią krótkotrwałą. Często się ją bardzo szybko zapomina. Zatem też można śmiało powiedzieć, że fotografia low-key to wymyślenie, zaplanowanie oraz realizacja pewnej opowieści fotograficznej. Oczywiście również można i trzeba powiedzieć, że fotografia low-key to technika wykonywania zdjęć. Fotografowanie osób, przedmiotów na ciemnych tłach. Oczywiście jest to również technika, ale ja uważam, że jest to przedbieg wykonania fantastycznej, emocjonalnej fotografii low-key. Zdjęcia low-key mają opowiadać przygotowaną wcześniej historię fotograficzną. Jest to największy aspekt, z którym należy się zmierzyć. Aby taka sceneria współgrała ze sobą, należy się dobrze do niej przygotować. Od fryzury, od odzieży, do przedmiotów. Do światła, które nam jest potrzebne, a także aby całość, cała fotografia, wszystkie elementy na niej ukazujące, współgrały ze sobą. Planując scenerię do takich zdjęć low-key, należy ustalić, co będzie pierwszym planem, co drugim, co chcemy najpierw pokazać dla widza, a co pozostawić w takim delikatnym domyśle, czyli w miejscach delikatnie zacienionych, tak żeby widz sam mógł dopisać część historii. To jest właśnie dodatkowa tajemniczość zdjęć low-key, dramaturgia oraz pewne domniemanie niektórych rzeczy. Takie wyrażenie własnej intencji na zdjęciach low-key jest czym więcej niż tylko przekazaniem obrazu do oglądania na widza. Ale przede wszystkim taka stylizacja tworzy pewien przekaz. Ponadto emocje, które uchwycone są na zdjęciu, które są przekazywane dla widza, typują jego wrażliwość. Zdjęcie nieposiadające emocji jest zdjęciem płaskim, dwuwymiarowym. Na pewno wielu z Was słyszało, że najważniejszym w fotografii jest światło. Światło, które nas otacza, które oświetla nasze przedmioty, jest niezbędne do tego, żeby w ogóle zrobić jakąkolwiek fotografię. Jednak samo światło to nie wszystko. Niemniej ważne jest zrozumienie roli cienia w ekspresji obrazu. Tylko umiejętne wykorzystanie zarówno światła, jak i cienia na zdjęciu pozwoli na stworzenie obrazu takiego, o jakim myśleliśmy, jaki zaplanowaliśmy sobie w naszym umyśle. Często oglądam obrazy malarzy, którzy fantastycznie podciągnęli albo uwidocznili ekspresję światło-cienia. Takim malarzem był Caravaggio na przełomie XVII wieku. To właśnie Caravaggio zastosował technikę zacieniania jeszcze cieni dodatkowo i łapania ważnych części fragmentów zdjęcia w oślepiające światło. Taki światłocień powoduje dużą tajemnicę na zdjęciu.
kończąc rozważania nad tematyką zdjęcielołki, tak bardzo w skrócie chciałem powiedzieć, że fascynuje mnie ten styl, ta technika robienia zdjęć, chociażby dlatego, że opowiada pewną historię fotograficzną, w dużej mierze pozwala na kreowanie moich pomysłów. Niemniej jednak bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na to, by współgrało wszystko na tym zdjęciu. Począwszy od odzieży, poprzez fryzurę, nakrycia głowy, to co w ręku się trzyma, do przedmiotów, które otaczają fotografowaną osobę. Zdjęcia tego typu nie są takimi zdjęciami prostymi, gdyż ustawienie światła warunkuje ukazanie rzeczywistych zamierzeń, tego co chcę pokazać. Czasami spędzam nad tymi światłami wiele czasu, wiele prób, ale efekty chyba są dosyć ciekawe. Namawiam do tego, żebyście próbowali takie zdjęcia robić. Dużo efektów mojej pracy można widzieć na mojej stronie barekomski.net, na moim kanale YouTube, na Instagramie. Dlatego też, jeżeli kogoś zainteresowałem tym tematem, takimi zdjęciami, to proszę łapkę w górę, tak żebym wiedział, że nie tylko mnie interesują, inspirują kreatywne wykonywanie zdjęć. Na pewno mam dużo pomysłów, dużo jeszcze zrobię, także subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco, nie ominiecie nic ciekawego.